koniec sierpnia wraz z moją żoną odwiedziliśmy Podlasie. Tam miałem możliwość usługiwać trzem zborom, które zgromadziły się, aby szukać oblicza Pana. I Pan dokonywał niesamowitych cudów uzdrowień. Powiem wam, że byłem zaszokowany, jak ludzie w kościele chorują. Wierzący ludzie. Ilu jest chorych. Straszne choroby. Ja myślę, że potrzeba nam szukać Pana, Jego oblicza, aby na nowo zaczęły objawiać się Jego znaki i cuda. Po dwugodzinnym nabożeństwie około półtorej godziny usługiwałem chorym. Ustawiła się ogromna kolejka i Pan przyszedł. Bo kiedy Pan przychodzi, to my schodzimy w cień. Wtedy On jest uwielbiony. I w miniony czwartek zadzwonił do mnie jeden z braci. Mówi, mam niesamowite dobre wieści. Otóż do pastora w Hajnówce przyszło kilka osób z orzeczeniami lekarskimi o ustąpieniu strasznych chorób. Niesamowite, straszne dolegliwości kobiece z guzami i naroślami zniknęły. Jest to na oświadczeniu lekarskim. To nie jest tylko wypowiedziane świadectwo jakiejś osoby. Kręgosłupy chore. Bóg pouzdrawiał. Ale trzeba było wołać do Pana i stanąć wiarą. Ja czasami są takie momenty, doznaję takiego świętego poruszenia w moim sercu. Takiego wręcz zagniewania na diabła szatana, że tak potrafi dręczyć ludzi. Ale to tak w związku z tym słowem i z tematem modlitw, które przyniósł pastor przed Boże oblicze. Bardzo się cieszę, że jesteśmy z wami. Jak co roku. Dziękuję zborowi, pastorowi za zaproszenie i że wraz z pastorem Abrahamem mogliśmy znów do Ustronia przyjechać. Odgrywacie jako zbór ogromną rolę w tej działalności misyjnej, którą od 17 lat z łaski Bożej prowadzę, pomagając Kościołowi w Indiach. Wczoraj wróciliśmy z Niemiec. Miałem takie marzenie, aby zabrać pastora Abrahama, by usłużył, by spotkał się z Polonią w Niemczech. Też trochę nimi się opiekuję i trochę im pomagam. Przy okazji miałem możliwość prowadzić w urząd i ordynować kolejnego pastora, tym razem w mieście Wuppertal, w polskim zborze, którym opiekuje się też zbór niemiecki. I odwiedziliśmy Düsseldorf, Wuppertal, odwiedziliśmy także Mannheim. Pastor Abraham miał przywilej usługiwać i poznać Polaków, którzy także od lat mu pomagają. Oni wybudowali jeden sierociniec koło Kalkuty. Też to był gest podziękowania za to, że wspierają misję. Ale takich przeszkód co do przyjazdu pastora Abrahama jak w tym roku mieliśmy, nie mieliśmy nigdy przez wszystkie lata, jak przyjeżdżał. Ataki były ze wszystkich stron. Odmowy wizy 3 razy. A kiedy już dostał tą wizę poprzez ambasadę francuską, która mu przydzieliła wizę Schengen i przybył do Europy, okazało się, że lecąc do Paryża, bo tam musiał się zameldować, w samolocie poczuł się strasznie źle. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale nie mógł wyjść z samolotu. Został całkowicie sparaliżowany jego mięśnie, jego organizm. Okazało się, że złapał jakiegoś wirusa tropikalnego, który teraz panuje w Indiach. Nawet jego dotknęło. I praktycznie w Paryżu 2 dni przeleżał w łóżku, w hotelu, nie ruszając się. Nie mógł nawet wyjść za potrzebą do toalety. Kiedy dotrzymałem telefon w czwartek, w jakim jest stanie, i dzwoniła zrozpaczona żona, prosiła mnie, żebym poleciał do Paryża i go zabrał, bo tam nie miał nikogo, kto by się nim zaopiekował. Powiedzieli mi, że nie przyjedzie, że musi polecieć do Londynu, aby się nim lekarze zajęli. I kiedy przyjechała osoba z Londynu, aby go zabrać, on się przeciwstawił. Przeciwstawił się jej i przeciwstawił się chorobie. I przyleciał do Düsseldorfu w piątek. Ja przyleciałem godzinę wcześniej i kiedy go przywieziono na wózku inwalidzkim z samolotu, nie mogliśmy uwierzyć. Był w strasznym stanie. A rozpoczynaliśmy w sobotę usługę. W sobotę, kiedy wyszedł za kazalnicę na pierwsze nabożeństwo, nie był w stanie wiele powiedzieć. Musiałem za niego usługiwać. Ale na drugiej sesji, na popołudniowym nabożeństwie, Pan go podniósł. I mieliśmy niesamowite nabożeństwo. Niesamowite. Usługiwał w niedzielę rano w niemieckim kościele, dużym zborze. Pół zboru wyszło do przodu, aby zmienić swoje życie. Miał niesamowite, ostre, że tak powiem w cudzysłowie, radykalne przesłanie dla Kościoła, jak powinni żyć i chodzić z Panem. Później usługiwał Polakom w niedzielę wieczorem. Pan pobłogosławił ten czas, ale diabeł dalej nie był zadowolony. Kiedy jechaliśmy na lotnisko, aby wrócić z Dortmundu, wystrzeliła nam opona w samochodzie. BMW, takie potężne, szerokie koła, niestety nie wytrzymały ciśnienia diabła. Ale Pan nas zachował i szybko kierowca zmienił koło i dowiózł nas na czas na lotnisko. Dzisiaj jest z nami. Ciągle jeszcze zmaga się, ale jest coraz mocniejszy, bo Pan nas podnosi. Jeden z tych wirusów, który panuje w Indiach, opuszcza organizm człowieka po 4 miesiącach i nie ma na to lekarstwa. Organizm sam musi go zwalczyć. Ale pastor Abraham jest z nami, za chwilę będzie usługiwał i wierzę, że będzie dla was wielkim błogosławieństwem. Ja z mojej strony chcę podziękować za wasze ogromne wsparcie. Myślę, że nie muszę wam powtarzać i mówić, jak wielkie są potrzeby w Indiach. Obecnie opowiadał nam 300 pastorów, nie ma żadnego utrzymania. Po prostu mają tyle wyzwań, tyle potrzeb, że on już sam nawet nie nadąża za tym, aby je wymieniać. Zakładają około 250 do 300 zborów rocznie. Mają już 4300. W tym roku powstanie jeszcze kilkadziesiąt zborów więcej. A więc wspieramy go, modlimy się za niego. Ostatnie dni, chyba ponad miesiąc, bezustannie był w podróży w Indiach, w różnych regionach. Organizm jego to nie organizm 20, 30, czy 40, czy 50-latka. Nie jesteśmy maszynami, ale Pan nas wzmacnia. I dopóki, mówi, ma siły i dech w piersiach, będzie głosił Ewangelię i będzie zwiastował Jezusa Chrystusa w Indiach. Wierzę, że i dziś wasze serca będą otwarte, aby go pobłogosławić. Wszystkie te kolekty, ofiary, indywidualne wsparcie, które płynie z tego zboru dla pastorów, a także dla sierot w Indiach, jest systematycznie przekazywane, za co bardzo wam dziękujemy. Ta lista sponsorowanych pastorów z naszego kraju rośnie. Mamy już 65 rodzin. Niedawno i w Niemczech teraz, w ostatnich dniach przybyły nam kolejne rodziny, które są utrzymywane. Kiedy Henry Dedo nagrał mój wywiad o misji w Indiach, różni ludzie zaczynają się odzywać, którzy tego wywiadu słuchali w radio i na przykład zadzwoniła do mnie piosenkarka jazzowa z Pomorza, wierząca, ale też śpiewa muzykę taką jazzową, zawodowo, jest muzykiem i powiedziała mi, że od razu 2 rodziny pastorskie bierze na utrzymanie i dała te pieniądze na cały rok, przesłała na konto. Tak Pan Bóg się troszczy, a więc przybywa tych środków i utrzymujemy też 50 dzieci, wspieramy różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne. Kiedy ja jadę, to zawsze jest dużo sponsorów, którzy sponsorują te ewangelizacje, krucjaty, duże ewangelizacje. 3, 4, 5 tysięcy ludzi przychodzi na nabożeństwa. Potrafi się 500, 600 osób nawrócić w jeden weekend. To są potężne Boże poruszenia i dla nas no, na razie wielkie wyzwanie, żeby do tego dojść, ale też no, ilość ludzi nieporównywalna z mieszkańcami Polski. 1 miliard, już prawie 300 milionów mieszkańców w Indiach. A więc wierzę, że Pan Abrahama będzie błogosławił. On jeszcze przygotowuje kazanie, nie wiem, czy mam jeszcze mówić, bo już od Pana odbiera słowo, już przychodzi. You're still preparing your message, I understand. I don't know if I still need to continue or you ready. No, you are ready. Przywitajmy go jeszcze raz bardzo serdecznie. Hallelujah. Are you all happy in God's presence this evening? Jesteście szczęśliwi w Panu dziś wieczorem? I was sitting there and thanking the Lord, thinking that Leszek was preaching. Siedziałem sobie tutaj i tak w duchu dziękowałem Panu Bogu, że Leszek wziął się za kazanie. I thought all I will need to do is at the end say amen. Pomyślałem sobie, że wszystko, co będę dziś musiał zrobić, to na koniec powiedzieć głośno amen. But he suddenly called me to come and stand before you. Ale nagle mnie zawołał, abym stanął przed wami. I think he told you that I was not well for the last one week. Myślę, że powiedział wam o tym, jak się czułem niezbyt dobrze przez ostatni tydzień. But I thought that I may not be able to come to Poland. Był taki moment, kiedy cała moja podróż do Polski po prostu była zagrożona. Because I could not sit up, I could not eat, I could not lie down. Nie mogłem nic jeść, nie mogłem nawet usiąść. But I said, no Lord, I have to go to Ustroń. Ale powiedziałem sobie w duchu, Panie, ja muszę przecież odwiedzić Ustroń. He said, okay, and then I came. Może tak być? I have been coming to this church for more than 12 years. Odwiedzam ten zbór chyba już dłużej niż 12 lat. And this church has been such a great blessing for our ministry. I ten zbór jest ogromnym wsparciem dla naszej misji i służby w Indiach. You have given very generously, sacrificially, helped us with so many things, buying bicycles, building churches and supporting pastors, and I'm very, very grateful to the pastor and everyone in the church. Zawsze hojnie i z serca składaliście ofiary, aby wspierać naszą działalność misyjną, kupowanie rowerów dla pastorów, budowanie budynków zborowych i wspieranie pastorów w ich służbie. And God is good to us, and we pray for you all the time, and I really believe that God answers our prayers and God blesses this church. Jestem wam bardzo za to wdzięczny. W zamian za to pamiętamy o was w modlitwach i zawsze wspominamy, błogosławiąc waszą służbę, i wierzę, że Pan będzie obecny wśród was. Our people are good praying people. Nasz Kościół, czy ludzie w naszym kościele, to ludzie modlitwy. And the prayer is the most powerful tool and the secret of our ministry. Modlitwa jest jednym z najbardziej mocnych narzędzi naszej służby i też sekretem zwycięstwa w naszej służbie. 23 years ago my wife started a small prayer meeting. 23 lata temu moja żona rozpoczęła małą grupę modlitewną. Just two women. Zaczęły się spotykać dwie siostry, dwie kobiety. And the purpose was to pray for the blessing of the ministry. I powodem tych modlitw było wstawianie się do Pana, aby błogosławił naszą służbę w Indiach. And the souls will be saved. Aby nawracali się ludzie w naszym kraju. And also praying for the churches and the people who have been supporting us. A także modliły się o to, by było jak najwięcej ludzi dobrej woli, by nas wspierać w naszej służbie i misji. Just two women started the prayer in my house. Dwie kobiety zaczęły się modlić w naszym domu. In 1993, 23 years ago. To było w 1993 roku. And now that prayer meeting has started to grow. A dzisiaj widzimy, jak ta sieć modlitewna wzrosła. And now that prayer meeting starts to grow in other churches, our churches. Ten ruch modlitwy rozrósł się na wiele naszych zborów. And today we have got 1,300 prayer groups all over India. I dzisiaj mamy systematycznie modlących się 1300 grup modlitewnych. Hallelujah. And all these prayer groups, we remember you and we pray for you. I te 1300 grup modlitewnych zawsze pamięta o zborze ustrońskim. We don't have anything to give back to you, but nie możemy nic wam dać w zamian. But we will lift you up before the Lord. Ale cały czas w naszych modlitwach możemy przynosić was przed Bożym obliczem. God always answers our prayers. A Bóg zawsze odpowiada na modlitwy swojego ludu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And God will take care of you and God will provide for you. God's blessing will rest upon you. Dlatego Bóg będzie się o was troszczył, będzie wam błogosławił, będzie was zaopatrywał. Hallelujah. Hallelujah. Amen. For the last 2 years, we have been having lot of trouble in our ministry in India. Przez ostatnie 2 lata doświadczamy wielu trudności i różnych wyzwań w naszej służbie w Indii. A new government has come. Mamy nowe władze w naszym kraju. And they are very much against the work of Jesus Christ. I są bardzo, bardzo przeciwne głoszeniu Ewangelii, głoszeniu Jezusa Chrystusa. We always had lot of persecutions. Przez cały czas w historii naszego Kościoła mamy prześladowania. But in the last 2 years it has increased much, much more. Ale przez ostatnie 2 lata bardzo się wzmogło prześladowanie. I have shared with you, maybe you remembered last year that one pastor was killed, cut his head off. W zeszłym roku mówiłem wam, jak jeden pastor został zamordowany, kiedy obcięli mu głowę. They kidnapped the pastor and his wife. Jak porwali i uprowadzili żonę wraz z mężem pastorem. They took him to a jungle. Wzięli ich do dżungli, do lasu. And they said if they will deny Christ, they can go home. I powiedzieli, że jeśli wyprą się Chrystusa, zaprą się Pana, to ich puszczą do domu. Otherwise they said to the wife, we will kill your husband in front of you. A jeśli nie, to na oczach żony zamordują męża. They never thought that they will do it. Oni nie myśleli, że to są w stanie zrobić. But they both said even if we live or die, we will never deny Jesus Christ. Ale powiedzieli wyraźnie, że czy będziemy żyć, czy będziemy umierać, nigdy Pana się nie wyprzemy. And when they said that, they took their husband and they beheaded, they cut his head before his wife. Kiedy to usłyszeli, to zdenerwowani obcięli głowę mężowi. And that was a horrible thing. It devastated all of us all over the country. Straszne przeżycie. Nasze zbory bardzo to przeżyły i zostały dotknięte tym doświadczeniem. There was such a great fear in the heart of the Christians, pastors in India today. I nagle pojawił się wielki lęk i wielkie obawy w sercach wielu pastorskich małżeństw w Indiach. Many houses were destroyed. Dlatego, że nie tylko zabijają ludzi, ale niszczą ich domy. The churches were burned down. Zbory palą. So nobody is there to ask because the police won't stop us because the government is against us. Nikt się im nie przeciwstawia, bo rząd jest przeciwny chrześcijaństwu. So that is what we are going through these days. A więc tego doświadczamy właśnie w tych dniach. One of the things they are trying to do in the last few months, they are trying to take away the orphan children from our orphanages. Ostatnio władze próbują odebrać nam sieroty, którymi się opiekujemy. They don't want Christians to look after the orphan children. Nie chcą, żeby sierotami w Indiach opiekowali się chrześcijanie. They say we are converting them to Christianity. Zarzucają nam, że jakby wpajamy w nich chrześcijaństwo. Because of that they are taking the children away from us. A więc próbują zabrać dzieci z naszych domów dziecka, sierocińców. They got so many demands and we have to pay money, we have to give fees to the government, so many rules and regulations have come up. Podjęli pewne uchwały, którymi obarczają nas dodatkowymi opłatami, różnego rodzaju wypełnionymi formularzami, które musimy wypełniać, by te dzieci zatrzymać. Mamy bardzo wiele poważnych, trudnych wyzwań w tych dniach. Modlimy się, aby Pan nas chronił. Wiem, że wspieracie nas w finansach. But more than that, we need your prayers. Ale ponad pieniądze potrzebujemy waszych modlitw. We need a divine protection upon us. Potrzebujemy świętej ochrony. We want our little children to be protected. Potrzebujemy ochrony dla naszych dzieci, którymi się opiekujemy. Pastors' lives to be protected. Potrzebujemy ochrony dla pastorskich rodzin. Because the devil is trying to stop us, so that we will stop working for God. Bo diabeł robi wszystko, aby zatrzymać nas, byśmy nie służyli Bogu w naszym kraju. You know, whenever I come here, I am asking people to support a pastor and family in India. Zawsze kiedy podróżuję po polskich zborach, zachęcam do utrzymywania czy do sponsoringu pastorskich rodzin. So you have to realize that when I say that, we are actually supporting a great sacrifice, dedicated family whose life is on the line. That's what we are trying to support. Gdy ktoś wspiera rodzinę pastorską, to tak naprawdę wspiera człowieka czy rodzinę, która jest wystawiona na ogromne cierpienia i doświadczenia. So many pastors are really in trouble. There's no food for them. Their children are starving. And they are desperately need to help. Wielu pastorów nie tylko jest prześladowanych, ale brakuje im żywności. Dzieci głodują, potrzebują wsparcia i opieki. I know some of the people in this church are supporting the pastors. Wiem, że niektórzy z was utrzymują rodziny pastorskie. It costs 50 euro to support a pastor and family. W kwocie 50 euro, czyli 200 zł, około 200 zł miesięcznie, aby wesprzeć rodzinę pastorską. We desperately need support for our orphan children. Tak samo potrzebują wsparcia te sieroty, które są w sierocińcach. We need to buy bicycle for our pastors. Kupujemy rowery pastorom. And there are so many needs in these days, and the government is trying to stop the money coming from outside the country. I nawet rząd podejmuje różne uchwały, aby zatrzymać ofiary płynące spoza Indii do tego kraju, na Kościół. We need to get a special license to bring money inside. Dziś potrzebujemy szczególnych pozwoleń rządowych, żeby przywieźć środki finansowe do tego kraju. When I take the money from here, kiedy dostaję jakieś ofiary od was, it has to be put in a special account with a license. Musimy te pieniądze przekazać na specjalne konto, które ma jakby licencję państwową. And they are trying to cancel the license, so we can't bring the money inside. Więc próbują nam odebrać te licencje, pozwolenia, abyśmy nie byli w stanie tych pieniędzy przekazać na Kościół. So we are facing lot of challenges. Wiele trudności i wyzwań. I don't know how long the doors will be open. Ja nie wiem, jak długo drzwi będą otwarte. I don't know how long we'll be able to support our ministry, the pastors, the children and others. Nie wiemy, jak długo będziemy mieli pozwolenie, aby otrzymywać wsparcie dla pastorów i dzieci. So I want to challenge everyone of you. These are the challenging times for the nation of India. To jest trudny czas wyzwań dla naszego kościoła w Indiach. And I want you to stand with us as a team and pray with us and help us so that we can continue on the ministry. A więc proszę, abyście stali z nami jako współbracia w tym zespole służby, byśmy mogli kontynuować nasze działania w Indiach. Prosimy o modlitwy i o wsparcie. Hallelujah. Hallelujah. And you know, God will bless you. A Pan wylewa swoje błogosławieństwo. But I want you to know, no matter what is happening in the country, no matter how many persecution we go through, we still continue to do the work of God. Bez względu na to, ile nas prześladują i jakie trudności mamy, my obiecujemy, że z całym sercem będziemy Panu tam służyć. Because I believe with all my heart that Jesus Christ is on our side. Ja wierzę bardzo mocno z całego mojego serca, że Jezus jest po naszej stronie. We will not give up. Dlatego się nie poddamy. We will continue the work of God. Będziemy kontynuować naszą służbę. Because India needs Jesus Christ. Bo nasz kraj, Indie, potrzebują Jezusa Chrystusa. Millions and millions of people who have never heard Jesus. Miliony ludzi nigdy nie słyszało o Jezusie. And Jesus must be preached to those people. Jezus musi być zwiastowany tym ludziom. And I want to ask you to help us to reach the lost in the nation of India. Dlatego przyjeżdżam i proszę was o pomoc, aby zdobyć ten kraj dla Jezusa. Amen. These are not everything is bad news. Nie ma tylko złych i takich przykrych wieści. But we are having some amazing growth in the churches in India. Mamy także ogromny rozwój i wzrost kościoła w Indiach. We have grown to 4,300 churches today in India. Mamy 4300 zborów w Indiach. Hallelujah. Hallelujah. And we continue to grow every day. A new church is started somewhere. Każdego dnia gdzieś powstaje jakiś nowy zbór. Hallelujah. Hallelujah. And our pastors are working very hard. I pastorzy poświęcają się do służby bardzo. On one time the devil is attacking us. Z jednej strony diabeł atakuje nas. On the other side that God is bringing a revival our nomads. A z drugiej strony przychodzi ogromne poruszenie i przebudzenie. Hallelujah. Hallelujah. You know the worst persecution area is called as a state called Orisa. Najtrudniejsze i najgorsze prześladowania znoszą chrześcijanie w stanie Orisa. I have taken Pastor Leszek all over the place. Ja już zabrałem pastora Leszka wszędzie w te miejsca. His wife is worried every time he comes to India. Jego żona zawsze się martwi, kiedy on wyjeżdża do Indii. A lot of persecution there, but we protect him. Bo jest tam wiele prześladowań, ale my staramy się opiekować nim dobrze. Because Jesus is with us. Jezus jest z nami. And even recently I went to another village area. Niedawno odwiedziłem taką prowincję wiejską. Already two places we are having revival. W tych dwóch miejscach mamy już ogromne przebudzenie. 5,000 people. 5000 ludzi. 7,000 people. 7000 ludzi nawróconych. In a small village of 400 people. Zgromadza się na przykład w wiosce, która ma 400 mieszkańców. People are coming from everywhere, coming and getting saved. Bo ludzie przychodzą z całej prowincji, z całego regionu. Just last month I was in a new place. W zeszłym miesiącu byłem w takim nowym miejscu, w nowej miejscowości. And I was having a crusade in that area. I tam prowadziłem krucjatę ewangelizacyjną. 5,000 people came for the meeting. 5000 ludzi przychodziło każdy wieczór na nabożeństwo. So many people were healed. Tak wielu było uzdrowionych. Amazing miracles are taking place. Niesamowite cuda miały miejsce. Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus Christ is Lord. Bo Jezus jest Panem. Amen. Amen. Let us continue together to reach the lost in the nation of India. Ale stójmy razem w tej misji zdobywania narodu indyjskiego dla Jezusa. Amen. Can I preach a little bit? Mogę słowem od Pana się podzielić z wami trochę? I thought I may not be able to preach. Myślałem, że może nie dam rady głosić. I thought that I will share a little bit of information and then I'll go. Może powiem trochę o misji w Indiach, podzielę się świadectwem i usiądę. But now I'm feeling okay, so let me preach. Ale czuję się w miarę dobrze i będę głosił. Amen. If I don't preach, you may not take an offering. Bo jak nie będę głosił Bożego Słowa, to może pastor nie zebrać ofiary. Because I have to take some money to our poor pastors in India. Ale ja muszę z tej misji przywieźć wsparcie dla moich wspaniałych pastorów w Indiach. Amen. Amen. Well, I want you to turn with me to the Gospel of Matthew. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. I oto nawałnica wielka powstała na morzu. Także fale łódź przykrywały, on zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza. Jesus said in verse 26, he said, and he said to them, why are you fearful, O you of little faith? Pan Jezus w wierszu 26 cytujemy, mówi: czemu jesteście bojaźliwi i małowierni? And here Jesus Christ was traveling in the boat with his disciples. To jest historia opisująca Jezusa w podróży z uczniami łodzią. If you look at the chapter, that the whole day Jesus was very busy doing the ministry. Jeżeli byście czytali cały rozdział 8, to widzimy, że Pan Jezus był bardzo zaangażowany w służbę przez cały dzień. He goes to Peter's house and he heals his mother-in-law. Odwiedził dom Piotra, tam uzdrowił jego teściową. And then when the evening came, that the people came from all kinds of disease and sickness and he healed them all. A później nastał wieczór i wielu ludzi przyszło chorych w potrzebach, a on uzdrawiał ich wszystkich. And the multitude was pressing him. I tłum ludzi cisnął się do niego. And so now Jesus said to his disciples, let's get out of the boat and let's go to the other side. Wtedy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: wsiadajmy w łódź i przeprawmy się na drugi brzeg. And as he was rushing towards the boat, i kiedy tak szli w stronę łodzi. In verse 19 we read a scribe came and said to him, I want to follow you. I wtedy widząc to tłum chciał za nim podążać. And Jesus said to him, i wtedy Jezus powiedział do nich: You don't have any idea whom you are trying to follow. I on mówi do nich w taki sposób: nawet nie macie pojęcia, za kim chcecie podążać. In verse 20 he says, the foxes have got holes and the birds has got a place to stay, but the Son of Man has got no place to lay his head. Do nich lisy mają jamy, a ptaki niebiańskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. And I wanted to imagine that all these things are happening as he is rushing towards the boat. Wszystko to ma miejsce, kiedy zaczyna zbliżać się do łodzi. Just like he's turning around and saying, hey, no, foxes have got holes, but I don't have a place, and he's running. Pan Jezus jakby biegnie do łodzi i mówi do tych wszystkich ludzi, którzy chcą za nim iść, że nie ma nawet gdzie z głowy skłonić, lisy mają jamy, ptaki gniazda. Another young guy turns around, but you know, how about I go and bury my father and I'll follow you. W innym momencie jeden z ludzi przychodzi i mówi: pójdę za tobą, ale najpierw pochowam mojego ojca i zaraz za tobą też pójdę. To the other guy he discouraged him, but to this man he says, no, you follow me, let the dead bury the dead. Innego z takich młodzieńców kiedyś Pan Jezus w jakiś inny sposób potraktował, ale w tym przypadku mówi: dobra, ty pójdź za mną. Niech umarli pogrzebią umarłych. And he gets into the boat and the boat starts going. I wszedł do łodzi i łódź odpłynęła od brzegu. And in verse 24 we read like this, and suddenly there was a storm. I 24 werset mówi nam, że oto nagle nawałnica wielka zerwała się na morzu. When you study the Bible, kiedy studiujemy Biblię, the word suddenly is being used for good times and bad times. Czasami te określenia nagle są użyte w sytuacjach takich przychylnych, dobrych, a czasami w trudnych, niebezpiecznych. In some places we read like suddenly God's power was manifested. Albo możemy przeczytać: nagle objawiła się moc Pana. Suddenly there was an earthquake. Albo nagle powstało poruszenie, trzęsienie ziemi. Suddenly God's power was manifested. Nagle Bóg dotknął mocą swoją. But here suddenly a big storm broke up. A tutaj nagle zerwała się wielka nawałnica. Because Jesus was working so hard all day, he was lying down and he was sleeping in the boat. Dlatego, że Jezus cały dzień służył i był mocno zaangażowany w usługiwanie innym, odpoczywał, zasnął na łodzi. And the storm started rising up. A nawałnica stawała się coraz większa. And there was a fear in the hearts of the people of the disciples. I nagle wzrosła taka bojaźń, taki lęk w sercach uczniów. And we see that the disciples came and they woke him up and they said, Lord, you don't care about us, we are perishing and you are sleeping. I wtedy uczniowie przyszli do Pana, obudzili go i powiedzieli: Panie, nie troszczy się o nas, widzisz, że giniemy. I want you to imagine yourself as a disciple. Chciałbym, abyście dziś utożsamili się z tymi uczniami. Imagine that you are in the same boat. Pomyśl przez chwilę, że jesteś w tej łodzi. And the sea was calm. And suddenly now there's a storm. Oto płyniecie po morzu i nagle zrywa się taka nawałnica. You can give any name for yourself, Peter, John, James, anybody. Możecie sobie przypisać jakiekolwiek imię, Piotr, Jan, Jakub, jakiekolwiek. And the storm is rising up. I nagle ta nawałnica staje się coraz większa. And of course the fear has gripped you. I oto strach zaczyna targać waszym sercem. And when you looked up, there is a man who is sleeping there. I nagle patrzycie, a jest tam człowiek, który sobie śpi. Jesus Christ is sleeping in the boat. Jezus odpoczywa, śpi w tej łodzi. And I'm thinking like this. Ja myślę sobie tak. Why couldn't anyone of them think that the storm is there and the waves are rising, but this man is sleeping? I myślę, że to, co przyszło im na myśl, to jak to jest możliwe, taka nawałnica wielka, a on spokojnie śpi. He's not an ordinary man. Nie jest zwykłym człowiekiem. All day he was healing every kind of sickness and disease. Oni widzieli, jak cały dzień uzdrawiał różnego rodzaju choroby. He's a miracle worker. Jest człowiekiem cudów. And there he is sleeping and he is having no problem. I oto śpi spokojnie i nie widzi żadnego problemu. How come they did not even think that if he is okay, then we should be okay? Dlaczego oni nie pomyśleli sobie, że jeśli on czuje się dobrze pośrodku tej nawałnicy, to dlaczego my nie możemy się czuć tak samo? I want to bring some important thing to you tonight, that if Jesus Christ is with us, everything will be okay. Chciałbym dziś przynieść wam bardzo poważne przesłanie, abyśmy pamiętali, że jeśli Jezus jest z nami, to zawsze wszystko będzie dobrze. They forgot about the power of Jesus Christ. Nagle pośród tego sztormu zapomnieli o wielkiej mocy Pana. And there they are coming and complaining to him as if that he didn't care about them. I nagle powstaje narzekanie, że nie troszczy się o nich w tym doświadczeniu, które przechodzą. So I could imagine Jesus thinking like, why are you getting upset? What about me? You know, I'm here in the same boat. Myślę, że Jezus mógł sobie tak to wyobrazić, co się z wami dzieje? Przecież ja jestem z wami w tej łodzi. And why are you getting upset with me? Dlaczego jesteście tacy ze mnie niezadowoleni? If I'm going to be all right, you'll be going to be all right. Jeżeli ja to przeżyję i przetrwam, to i wy ze mną przetrwacie. Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, all we need is that we should have Jesus on our boat, then everything will be fine. Wszystko, czego potrzebujemy, to Jezusa w naszej łodzi, a na końcu dobrze wszystko się skończy. We just don't need Jesus Christ in a calm sea, in a nice boat, but we need Jesus Christ even in the middle of the storm. Nie potrzebujemy tylko Jezusa w naszym dobrym, spokojnym życiu w komfortowej łodzi, ale także Jezusa w łodzi sztormów i doświadczeń. What is my message for you today? Jakie jest moje przesłanie dziś? I'm going to talk to you three mortal fears that we have in our life. Chciałbym wskazać na takie trzy human fears. Takie ludzkie objawy lęku, które pojawiają się w trudnych sytuacjach w naszym życiu. I want to quickly touch on those three fears that we all fight in our life. Więc te trzy jakby przejawy lęku, które dziś wam wskażę, pojawiają się w życiu każdego z nas. In this situation, in the boat, in the middle of the storm, the fear that gripped the heart of the disciples were the fear of death. Po pierwsze, pierwszy lęk, który dotknął uczniów w tej łodzi, to był strach przed śmiercią. Fear of death comes and holds of us. Strach przed śmiercią przychodzi i nas ściska. In most of the times, in many circumstances, you and I are got hold of by the fear of death. Bez względu na to, jak nam się żyje, przychodzą momenty, kiedy jesteśmy ściśnięci lękiem przed śmiercią. Amen. I don't think that anybody who hasn't got the fear of death. Ja myślę, że nikt nie jest wolny od lęku, od strachu przed śmiercią. Sometimes, somewhere in our life, when things are going wrong, when things are far beyond our power, the fear of death gets hold of us. Czasami w różnych momentach naszego życia, kiedy już nie możemy niczego naszą mocą kontrolować, przychodzi strach przed śmiercią. I don't think anybody who is here who doesn't have the fear of death. Nie myślę, że ktoś jest na tej sali, kto nie miałby takiego lęku. They are coming and complains that we are perishing, we are dying, our life is over. Oni wołać, umieramy, giniemy, ratuj nas. And Jesus looked at them and he says, Pan Jezus popatrzył na nich. Why are you fearful? Mówi, dlaczego jesteście tacy bojaźliwi? I want everyone to listen to me, please. Posłuchajcie mnie przez chwilę. This is the words of Jesus Christ to coming to every one of us. To jest słowo Jezusa, które jest posyłane dziś do każdego naszego serca. And he's saying to you and me, why are you fearful? Dlaczego jesteś bojaźliwy? And then he goes on to say, you who has got little faith. O małowierni, dodał. My dear friends, ludzie małej wiary. You know, the fear of death takes hold of us. A więc lęk przed śmiercią zaczyna nas ściskać. Only when we lose our faith in Jesus Christ. Wtedy, kiedy gaśnie, czy tracimy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. It is a lack of faith or it is a small faith. A więc jest to malutka wiara lub jej brak, który powoduje strach. That takes us to the place of fear of death. A więc wtedy stajemy w takiej dolinie lęku przed śmiercią. Amen. My dear friends, a life that can be safe and sound only if we have faith in Christ. Nasze życie może być bezpieczne, pewne tylko kiedy mamy wiarę w Jezusa Chrystusa. Hallelujah. And he is rebuking them. I on ich napomina. Why did you have the fear? Dlaczego jesteście bojaźliwi? Why couldn't you see me in this boat? Przecież macie mnie w swojej łodzi. Why couldn't you see me sleeping, resting? I'm not worried about the storm. Czy nie widzicie, że ja odpoczywam w tym sztormie, który jest wokół nas? I'm not getting upset because of the storm. Ja nie jestem jakoś rozbity tym, że dzieje się tak źle wokół nas. He said, if I could be peaceful, then you should be peaceful. Chcę im powiedzieć, jeśli ja mam pokój w sercu, to i wy go mieć możecie. The same incident is written in 3 Gospels. To wydarzenie jest opisane w 3 Ewangeliach. And it is written in Mark chapter 4. I w Ewangelii Marka w 4 rozdziale. There Jesus stood up and he commanded using 3 words to the storm. Tam jest powiedziane, że Pan Jezus wstał i użył 3 słów, aby przemówić do tej burzy, tego sztormu. In that gospel he says, peace be still. A więc powiedział, niech nastanie pokój, cisza. Amen. First he rebuked the lack of faith in the life of disciples. A więc po pierwsze napomniał ich za brak wiary w sercu. My dear friend, do you understand? It is harder for Jesus Christ to infuse faith in our life than stopping the storm. Jest trudniej czasami Chrystusowi wnieść wiarę do naszych serc niż zatrzymać burzę i sztorm. So easy for Jesus Christ to stop the storm. Jest bardzo łatwo dla Jezusa uciszyć burzę. It is so difficult to stop us getting agitated with the fear of death. Ale o wiele trudniej jest mu wyciszyć burzę, która jest w nas. He needed only 3 words. Potrzebował tylko 3 słów. On a raging storm, aby zgasić, zatrzymać tą szalejącą burzę. The rising waves. Może te wielkie wznoszące się fale. All Jesus needed to do is to look at the waves and the storm. Pan Jezus tylko popatrzył i powiedział: be still. Niech nastanie cisza. And immediately. I natychmiast. It was calm. Natychmiast morze się uciszyło. Immediately everything stopped. Natychmiast woda opadła. And now they are saying, a teraz oni mówią: what kind of a man is he? Co to za człowiek? This is what the disciples were saying. Tak mówią uczniowie. Even the storm and the waves listen to him. Nawet sztorm i wiatry są mu posłuszne. And Jesus said, what do you think that I am? A Pan Jezus mówi, a co myślicie, kim ja jestem? Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, what do you think about your Jesus tonight? Co ty myślisz, kim jest Jezus dla ciebie? Is he only for the headache that you have? Czy jest tylko odpowiedzią na twój ból głowy? Or is it for the little problems that you and I face? Czy jest tylko odpowiedzią dla jakichś małych problemów, z którymi się zmagamy? Or is it just the fever that I had last week? Czy jest tylko odpowiedzią na moją tropikalną gorączkę, którą miałem w ostatnim tygodniu? What Jesus is trying to tell you and me that he is more than capable of dealing with the storms of your life. Pan Jezus dziś mówi do nas, że On jest wystarczająco mocny, aby rozprawić się z wszelką burzą w naszym życiu. He wants to deal with the fear of death in our life. On chce rozprawić się z lękiem przed śmiercią w każdym z nas. You remember the other story that Jesus Christ was walking on the water. Pamiętacie tą historię, jak Jezus chodził po wodzie? This time all the disciples were in the boat. Wtedy uczniowie byli w łodzi. And there was a storm there as well. I też powstała burza. But this time Jesus is walking on the top of the water. Ale wtedy Jezus idzie po tej rozszalałej wodzie. He is not with them, he is outside in the. Nie jest z nimi w łodzi, jest poza łodzią. And they all started screaming and shouting, saying that this is like a demon. Ale wszyscy krzyczą, boją się, uważają, że to jakiś duch, demon idzie. Jesus said, no, it's me. Pan Jezus mówi, nie, to ja. So Peter said, i Piotr mówi, if it is you, can I come? Jeśli to ty, to czy mogę do ciebie przyjść? Jesus said, yeah, come on. Jezus mówi, chodź, wyjdź. So Peter is trying to get out of the boat. A więc Piotr próbuje wyjść z łodzi. So he put one foot out. Stawia pierwszą nogę. And the other foot is inside. A druga jest jeszcze w łodzi. So when he put the foot outside, there's water there. I tą nogę, którą wyciągnął z łodzi, to poczuł wodę pod nią. So he touches the foot on the water, but he looks at the man he is standing on the water. Tak dotyka tej wody i patrzy na Jezusa, który tam stoi. Now Jesus says, you want to walk? Jezus mówi, chcesz chodzić? Do you want to be like me? Chcesz być podobny do mnie? You have got a choice to make. Musisz podjąć decyzję. You have to take the foot from inside the boat to outside on the water. Musisz wyciągnąć nogę, którą masz w łodzi, aby chodzić tak jak ja. If you take the foot off the boat, then you will walk on the water. Jeżeli wyciągniesz nogę z łodzi, pójdziesz poza łodzią, jak ja chodzę. But if you take the foot from outside into the boat, then you will never walk on the water. A jeśli zabierzesz nogę z wody i włożysz ją do łodzi, nigdy nie doświadczysz chodzenia po wodzie. Hallelujah. Hallelujah. Peter chose to get into the outside the boat. I Piotr zdecydował, że wyjdzie z łodzi. And he started walking on the water. Zaczyna po niej iść. Everything was fine. Wszystko było w porządku. Until that moment, the fear of death. Aż do momentu, kiedy lęk ścisnął jego serce. That moment, the fear of death. Kiedy strach przed śmiercią w tym oceanie dotknął jego serca. The Bible says he started drowning into the water. I natychmiast zaczął tonąć w wodzie. He cried out and said, Lord, zaczął wołać, Panie, uratuj mnie. He says again, you of little faith. I tam jest powiedziane, jesteś małej wiary. Even me standing on the water, is it not good enough for you to believe me? Widząc mnie stojącego na wodzie, ci nie wystarcza? Amen. Amen. I'm standing on the water. Stoję na wodzie. I'm not swimming. Nie pływam. I don't care whether there is storm out here. Nie przejmuje mnie sztorm, który jest na zewnątrz. Can't you look at me, my feet standing on the water? Zobacz na moje stopy, które stoją na wodzie. Why your feet sunk? Dlaczego twoje toną? Why you couldn't stand with me? Dlaczego nie stałeś ze mną? Because of the fear of death. Wszystko z powodu lęku, który ścisnął jego serce. What is the fear of death? Czym jest lęk przed śmiercią? Why are you fighting this all the time? Dlaczego musimy ciągle się z tym zmagać? Let me just make it a small definition of what is the fear of death. Krótka definicja lęku przed śmiercią. The fear of death is the feeling of losing what you have and what you know. Definicja brzmi tak. Jest to strach przed utratą tego, co czuję i co mam. Amen. That's a fear. To jest lęk. You know, like the life, we are comfortable, we know what life is. Mamy nasze życie, czujemy się w nim wygodnie. And the death is going to take you and me somewhere. A śmierć zabiera nas gdzieś. We don't know how it's going to be. Gdzie nie wiemy, jak będzie. That's what the fear is. I wtedy przychodzi lęk. We don't want to let go of the things that we know. A więc próbuje ten strach zatrzymać nas, byśmy nie utracili to, co posiadamy. We would like to hold on to that. That is why we don't want. Chcemy się tego trzymać i nie chcemy tego stracić. That losing that is the fear of death. I takie obawy przed utratą tego, to jest lęk przed śmiercią. Amen. You know, but one good thing is this, that Peter was the only one who walked on the water. Piotr był jedyną osobą, która chodziła po wodzie. He walked back with Jesus Christ. On wrócił z Jezusem do łodzi. Though the other disciples laughed at him, "Oh, you drowned, you drowned." He said, "No, no, no, it's okay." He walked back with me. Kiedy uczniowie może mówili, utopi się nasz Piotr, utonie nam, Pan Jezus przyprowadził go z powrotem. And there is another next fear that we have in our life is the fear of scarcity. Scarcity? Yeah. What is like scarcity means lack of, not having enough. Następnym lękiem, który nas dotyka, uściska, to strach przed tym, aby nam czegoś nie brakło. This is another fear we fight all the time in our life. To jest kolejny strach, z którym się zmagamy. You remember Jesus Christ was feeding the 5,000? Pamiętacie, jak Jezus karmił 5,000 ludzi? Preaching to the people? Kiedy głosił im? And then he said to his disciples, feed them. I wtedy powiedział do uczniów, nakarmcie ich. They said, no, don't say these kind of things. Nie, Panie, nie każ nam tego robić. You have no idea how many people are there. Czy nie widzisz, ile tu jest ludzi? 5,000 men. 5,000 mężczyzn. And women and children apart from that. Jeszcze są kobiety i są dzieci. Why are you making foolish statements like this, Jesus? Jak można tak mówić? Nakarm ich. Nobody has heard it, so don't say it again. A więc nikt nie słyszał, nie powtarzaj tego, Panie. But when Jesus decided to do something, he is determined to do it. Kiedy Pan Jezus postanowi coś zrobić, to jest zdeterminowany, aby to zrobić. And he said, I told you, feed everybody. A Pan Jezus dalej mówi głośno, nakarmcie ich, powiedziałem wam. This is not a city. Panie, tu nie ma miasta. There is no bakeries here. Tu nie ma piekarni żadnej. And even if there is bakery, we don't have the money. A nawet jeśli by była piekarnia, to nie mamy żadnych pieniędzy. The best thing is keep quiet, let the people go. A więc lepiej niech się rozejdą do domu. Nic już, Panie Jezu, nie mów. But Jesus said, what do you have? Bring it to me. A Pan Jezus dalej mówi, przynieście mi to, co macie. They got these little boys lunch, 5 loaves of bread and 2 fishes. I oto przynieśli śniadanie jednego z chłopaków, który tam był, 5 chlebków, małych chlebów i 2 ryby. And they bring and give it to Jesus and say, this is all we have got. What are you going to do with this? Panie, to jest wszystko, co mamy. Co jesteś w stanie z tym zrobić? The fear of scarcity. A więc jest to strach, lęk przed tym, że nam wszystkiego braknie. We have got a problem that we think that nothing is enough for us. Zawsze pojawia się ten problem, że ciągle mamy niewystarczającą ilość. Always feel that this is not enough. Zawsze się boimy, że mamy za mało i nam braknie. That is our life. To jest nasze życie. No matter how much we have, we still. Nieważne, ile już mamy, ciągle jest obawa, że nam braknie. We still worry, it's not enough. Ciągle gdzieś tam w nas pojawia się to odczucie, że mamy niewystarczająco. Am I talking to the right people? Czy ja przemawiam right people, do takich ludzi? The people feeling the same by saying? Przemawiam do takich, którzy tak czujecie czasami? Or you don't feel like that. Czy w ogóle nie macie takiego odczucia? I'm the only one who feels. Ja jestem tylko jeden, taki samotnik z takimi uczuciami. Or is there always a worry within ourselves saying, przychodzą nagle zmartwienia, jak sobie dam radę. This is not enough. Nie mam wystarczająco. What am I going to do about tomorrow? Jak przeżyję jutrzejszy dzień? How much I should take care of myself? How much I should gather and keep it for myself? Ile muszę zaoszczędzić i gdzieś schować, żeby przeżyć? How much more money that I need? Ile więcej potrzebuję? What am I going to do with my children's studies? Co zrobię z moimi dziećmi, jak pójdą na studia? What am I going to do with my future? Co zrobię z moją przyszłością? The fear of scarcity comes and gets a hold of us. Więc ten lęk nas ściska przed tym, że nam zabraknie. And you challenge Jesus and look at this. I czasami stoimy przed Jezusem jak ci uczniowie i mówią, Panie, popatrz, tyle tego mam. 5 loaves of bread. 5 chlebków. 5,000 men. 5,000 ludzi. 2 pieces of fish. 2 małe kawałki ryby. A bunch of women and children. I tyle mężczyzn i tyle kobiet. This is what we are trying to tell you. Chcemy Ci powiedzieć, Panie, this is scarcity. Że nam nie wystarczy. Jesus says, a Pan Jezus mówi, your problem is not the scarcity, your problem is a lack of faith. Mówi do nich, że problemem nie jest to, że braknie, tylko brak wiary. Your problem is that you are not able to believe the one. Problem, jaki macie, to, że nie umiecie uwierzyć, że ja, the one that I'm asking you to do, ten, który prosi was, abyście to zrobili. Hallelujah. Jest w stanie wam pomóc. The fear of scarcity is trying to destroy the miracle power of Jesus. A więc strach przed tym, że nam zabraknie, próbuje zniszczyć moc Jezusa. Hallelujah. He took it and he blessed it. A Pan wziął i pobłogosławił. He broke it and gave it to 12. On złamał chleb i zaczął rozdawać ludziom. How do you break? Of course, 5 loaves of bread. How do you give it to 12 disciples? A więc jak dać 5 chlebów 12 uczniom? How? If it is 6, it's easy. Jakby było 6, to jest łatwo. Half. A więc złamać na pół. Tak? But it is 5. A jak jest 5 i jest ich 12? Can you do some maths? How will that work? Jest tu ktoś dobry z matematyki? Jak to ma zadziałać? A więc on złamał te chleby i włożył w ich ręce. Te 2 ryby wziął i też jakoś podzielił, rozdrobnił i dał im. Nie wydaje mi się, że używał widelca i noża, aby pociąć to wszystko ładnie na kawałki. Do you think like that? Myślicie, że tak robił? Wydaje mi się, że Pan Jezus to wszystko połamał, rozdrobnił te ryby, połamał, to wszystko było już taką mazią. Takie fragmenciki ryby, kawałeczki rozdał tym wszystkim uczniom. Tak stoją, trzymają to wszystko rozdrobnione w rękach. Te wszystkie tłumy ludzi stoją, siedzą wokoło. Now that Peter and Jesus are having a sign language talk. I wtedy Piotr z Jezusem mają taką cichą rozmowę ze sobą. So there he's talking like this. Look at this. Piotr mówi: You have any idea how many people are there? Popatrz tam do tyłu, popatrz ilu jest. What is this tiny little thing? A co ty mi dałeś do tej ręki? You are standing here and you are making me to go. I ty sobie tu stoisz z boku i mi mówi, że ja tam mam z tym iść. You are safe. You are standing here as a big man and I'm going to make a fool of myself. Dałeś mi trochę tego rozdrobnionego w rękę i każesz mi tam iść, a ty sobie tu stoisz. How does faith work? Jak działa nasza wiara? You know, it is almost like we think that faith is like a magic. Czasami wydaje mi się, że mamy takie skojarzenia, że wiara to jakby taka magia. Ale wiara to jest coś normalnego, co żyje w naszym sercu. Wyobraźcie sobie tych 12 uczniów, którzy idą w ręce, trzymają tę odrobinkę jedzenia. Oni nie patrzą już nikomu w oczy. Oni nie chcą się z nimi spotkać nawet. Może tam było kilku takich dość pokaźnej postury, którzy mogliby ich całych połknąć. So they don't know how this is going to work. A więc nie mają pojęcia, jak to wszystko zadziała. Listen to me for a moment. Posłuchajcie mnie przez chwilę. How does your faith work? Jak funkcjonuje nasza wiara? So Gosha doesn't need too much. Nie, Gosi nie będę brał, ona nie jest zbyt dużo. So we should go to somebody who can... Kogoś innego, brata tutaj wezmę. So I'm coming to you. Idę do ciebie. And I say, okay, I'm going to feed you. Chcę cię nakarmić. Fear of scarcity. I nagle pojawia się lęk, że zabraknie. My heart is full of fear and I'm holding. Serce jest pełne tego strachu, że braknie. That is suitable of my fear. And suitable of my fear. To jest moje wnętrze przepełnione lękiem. I'm going to put your Bible down, please. Połóż Biblię na chwilę. So now I'm going to feed him, okay? A więc wyobraź sobie, że cię chcę nakarmić. Listen how easy the faith works. Popatrzcie, jak prosto funkcjonuje wiara. I start putting this bread and the fish in his hand. A więc odrobinę tego chleba i tej ryby daję mu do ręki. And the first man. Pierwszy człowiek. I put the bread and the fish in his hands. Odrobinę tego chleba i tej ryby daję mu do ręki. And as I put it there and I look, there is more in my hand. I Kładąc mu do ręki, patrzę na moją, a tu dalej zostało. More in my hand, then there's no problem. I said, you want some more? Nic nie ubyło, a więc też więcej. A więc daję mu jeszcze. And I still have got plenty in my hand. A na ręce ciągle mam tyle samo. Only the first step of faith is the hardest thing in our life. Tylko ten pierwszy krok wiary jest trudny, aby go zrobić. Then it is only serving the food to everybody else. A potem już służyli pokarmem wszystkim ludziom. To the second one, it's not hard. A więc drugi już to nie był taki problem. It is not faith anymore. Już nie trzeba było się bać. Because it has started working. Bo zaczęło to funkcjonować. Hallelujah. Hallelujah. The scarcity has been overpowered by the miracle power of faith. To poczucie, że brak nie zostało zwyciężone mocą wiary i błogosławieństwem Pana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And they served and they served and they served. I oni służyli, rozdawali wszystkim. Food everywhere. Jedzenia było wszędzie wokoło, na całym tym miejscu. Some time ago it was a fear of scarcity. Ale jeszcze chwilę wcześniej był lęk przed tym, że braknie. Some time ago it was just 5 loaves of bread for 5,000 men. Przed chwilą jeszcze było 5 małych chlebów dla 5,000 mężczyzn. Now what is happening? A teraz co się dzieje? They all have eaten. Wszyscy się najedli. They all are so full. Wszyscy są najedzeni. They're burping. Brzuchy im urosły i bekają. Do you burp in this country? Robicie tak czasami? No? W tym kraju? No? Everybody's getting so shy. Wszyscy się jakoś zawstydzili teraz, kiedy o tym bekaniu powiedziałem. If you come to India, przyjedziecie do Indii, and when I give you a good meal, jeśli dam ci dobre jedzenie, after you should eat, musisz. To jest takie podziękowanie. To jest w tradycji, w kulturze. Wtedy ja jako gospodarz wiem, że wam smakowało i że cieszył was ten posiłek. Everybody has eaten so well. Now what do you see? Wszyscy się najedli. Co widzimy? The 12 disciples are walking back, climbing the mountain to Jesus Christ. Oto tych 12 uczniów wraca, aby być z Jezusem. Amen. Amen. What are they carrying? Co niosą? 12 baskets full. 12 pełnych koszy. They are carrying on their head. Niosą na swoich głowach. Full of bread and pieces of fish. Pełne kosze chleba i kawałków ryby. They are carrying it back to Jesus Christ. Niosą z powrotem do Jezusa. Jesus, hey, what are you bringing? Pan Jezus pyta, co wy niesiecie? Oh, this is bread. Panie, to chleb. We don't know what to do with all this. Nie wiemy, co z tym zrobić. How did it happen? Co się stało? The fear of scarcity was overpowered by the power of faith. A więc lęk przed tym, że braknie, został zwyciężony mocą wiary. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The faith is an ingredient that can break the powers of the fear of death and the fear of scarcity. A więc nasz duch wiary, nasze serce wiary ma moc złamać ducha strachu przed śmiercią oraz przed tym, że nam braknie. I think already time is over, right? Chyba mój czas już się skończył. Can I say one more fear? Czy mogę jeszcze o tym jednym lęku powiedzieć? One more? Tylko jednym. They are not very sure. Nie wszyscy są pewni, czy ma mówić. They were thinking before this guy is sick, he will finish quickly. Na pewno kilku pomyślało, on jest po chorobie, to na pewno długo nie będzie głosił. But now I'm getting... A on przeciąga jeszcze jedną mam myśl. I'm getting more excited. A ja coraz lepiej się czuję, słuchajcie. I think I'm getting healed. Czuję się coraz bardziej zdrowy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. If I keep on preaching like this, I'll be completely healed. Jak będę tak głosił jeszcze trochę dłużej, to wyjadę tu z Ustronia całkowicie zdrowy. Hallelujah. Hallelujah. The third one is a fear of failure. Ostatni lęk, o którym chcę wspomnieć, to lęk przed upadkiem. Amen. Przed porażką. These three fears we all fight. Te 3 lęki ciągle stają nam na drodze i z nimi walczymy. Pastor Abraham fights it, Pastor Leszek fights it, the pastor in the church. Pastor Abraham się z nimi zmaga, Leszek się z nimi zmaga i pastor waszego zboru się z nimi zmaga. And all these things is only because of the lack of faith. I wszystko to jest w nas dlatego, że mamy małą wiarę. When we have faith in us, we can beat all these fears. Jeżeli czujemy się pewnie i wierzymy samym sobie, możemy pewne rzeczy pokonać. Hallelujah. Fear of failure Strach przed porażką. Jesus sent the disciples to go and heal the sick, cast out the demons. A więc Pan Jezus wysyła swoich uczniów i mówi: idźcie, chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie. And the father comes back to Jesus. I oto jeden z rodziców przychodzi do Jezusa. And his son has got a problem, epileptic problem. I oto ma syna, który ma epilepsję. And he came and said, I took this my son to your disciple, but they couldn't help. Oto przyprowadziłem go do waszych uczniów, ale nie mogli mu pomóc. And the disciples were standing with the head down. A uczniowie, gdy to słyszeli, stali i opuścili głowy. Why? Dlaczego? That is the fear of failure. A więc pojawił się lęk przed porażką. And he said, why? Where was your faith? Pan Jezus mówi, Jesus was asking them, what happened to your faith? Co stało się z waszą wiarą? Friends, it is a lack of faith that creates all these problems. A więc brak wiary w takich momentach stwarza te wszystkie problemy. Our life gets messed up when because of the fear of failure. Przychodzi stan takiego pogrążenia, kiedy dotyka nas lęk przed porażką. We don't want to step forward because we are frightened. Nie chcemy zrobić kroku do przodu, bo boimy się, że przegramy. We think that we'll fail. Że upadniemy, że będziemy. We don't want to attempt something because we feel we will fail. Że nam się nie uda, dlatego nie chcemy to zrobić. You don't want to do something because you feel you'll fail. Nie chcemy iść do przodu, bo boimy się, że nam nie wyjdzie. And the fear of failure stops you and me from achieving great things for God. I wiele razy ten strach przed porażką wstrzymuje nas przed osiąganiem wielkich Bożych celów. Amen. Jesus said you can beat that by your faith. I Pan Jezus powiedział, że możemy zwyciężyć ten rodzaj lęku. You don't need to be a failure. Że nie musimy ponosić porażki. We have never been called to be a failure because Jesus is on our side. My nigdy nie zostaliśmy przeznaczeni, by doznawać porażek, bo Jezus jest. You and I have been called to be a success because Jesus is always successful. My zostaliśmy powołani, by zwyciężać, by odnosić sukces, bo Jezus jest zwycięzcą. Hallelujah. Amen. I'm going to finish my words. Pomału będę kończył. And I think for a moment. Pomyślcie przez chwilę. The fear of death is not suitable for a soldier. Strach przed śmiercią nie pasuje do żołnierza. He can never fight the battle. Bo nigdy nie pójdzie toczyć żadnego boju. Before he puts on his uniform and before he gets onto the battlefield, zanim ubierze mundur i uda się na pole walki, if the fear of death comes upon him, then he is not a good soldier. Jeżeli w tym czasie dotknie go lęk przed śmiercią, nie będzie dobrym żołnierzem. He will never achieve the goal of victory as a soldier because the fear of death is upon him. Nigdy nie będzie mógł zwyciężyć na polu bitwy, jeśli będzie przejęty lękiem. And same thing for the farmers. The fear of scarcity will destroy the farmer. Jeżeli rolnik miałby lęk, że mu braknie, to zniszczy jego gospodarstwo. He cannot even farm anymore. Nie będzie już więcej w stanie siać i gospodarzyć na roli. He cannot see that he can have a good crop at the end of his work. Jeśli nie będzie widział, że to co da, co mu zostało, przyniesie obfity plon, nie zasieje tego. He is wasting his time. Traci swój czas. That is not good for a farmer. To nie jest dobre dla gospodarza. And the same way, the fear of failure is not good for an athlete, a sportsman. A także lęk przed porażką jest niedobry dla lekkoatlety, dla sportowca. Can you imagine in the Olympics we just finished, everybody's lined up. Wyobraźcie sobie, że olimpiada niedawno się zakończyła, wszyscy, którzy startują, olimpijczycy. All the best athletes from the different countries are all lined up for the 100-meter dash. Wszyscy 100-meter sprint, biegacze najlepsi na świecie przygotowują się do startu na 100 metrów sprintu. They're all at the starting point. Wszyscy już są w blokach startowych. Getting ready to run. Już uklękli, aby rozpocząć bieg. Do you think that they're all standing there thinking, well, czy myślicie, że oni tam w tych blokach startowych są i myślą sobie, I don't think I'm going to win. Nie ma szans, żebym wygrał. Is that the way they will be thinking like that? Myślisz, że tak startują? There can be only one winner. Jest tylko jeden zwycięzca. Ale wszyscy, którzy są w blokach już w finale, w biegu finałowym, myślą: ja zwyciężę. I am the winner. Ja zwyciężę. Everyone is saying I will win. Każdy startuje z tą mentalnością zwycięzcy. But if he has got the fear of failure, then might as well go home. Why are you standing here? Jeśli byłby ich w sercach lęk przed porażką, lepiej by poszli do domu. Amen. You can beat it by your faith. And faith is so easy. A wiara jest czymś łatwym. It is just like serving the bread to the first person. Jakby nakarmić tą pierwszą osobę. Then it is only just a way of life. A później już idziemy przez życie. To the second, to the fifth, to the 20th. Do drugiego, trzeciego, do piątego, do 25. I mean, the hardest step of faith is the first step. Bo najtrudniejszym krokiem wiary jest krok pierwszy. Then we enjoy from that onward. A później, idąc dalej, cieszymy się błogosławieństwem. The fruit of our faith. Będziemy zbierać owoc naszej wiary.